Dzisiaj zabieram się za wymianę sworznia na wahaczu. No, zacznę od odkręcenia zacisku tarczy. No i wyjmujemy zacisk. Odwiążę go sobie na drucie, żeby mi nie przeszkadzał. Ale zanim to zrobię, to muszę zdjąć tą zawleczkę. Okej, zawleczka zdjęta. Teraz wyjmujemy wąż hamulcowy. Ciasno. No, udało się. Wyciągamy jarzmo. No, trochę ciężko. Znaczy nie tak ciężko. Odkręcić tą śrubę. No i wyszła. No teraz muszę użyć takiego klina. O, z
płaskownika go sobie doszlifowałem na szlifierce, żeby tutaj rozszerzyć. Zaraz to zrobimy. No myślę, że starczy, ale jeszcze raz puknę. No, teraz spróbujemy wybić ze sworznia. Tu takim tym pukniemy, zobaczymy, czy pójdzie. No, chyba wyjdzie. Takim przecinakiem może spróbuję. Zobaczę. Albo może inaczej. Może spróbuję tak. Ale przez drewko może, albo jeszcze bardziej. No i jest nasz. O, ładnie. Klinik sobie jakoś wyciągniemy. Poszedł. No teraz całą zwrotnicę muszę odsunąć gdzieś na bok. Najlepiej zdjąć tą osłonę do wyciskania. Pierścień zawiera. No i będzie można przystąpić do wyciskania. Takie coś wymyśliłem do tego tuleja od spodu i od góry druga tuleja do wyciskania. Sobie chyba jeszcze pomogę tym podnośnikiem, żebym miał trochę wyżej. O. Stabilniej. Może coś z tego będzie. Jedziemy z koksem. Trochę tu, trochę tu. I może młotkiem. Chyba idzie bez młotka. Trochę tu, trochę tu. Idzie coraz luźniej, ale żeby przyspieszyć, to pukniemy młotkiem i już mamy gotowe. No, wybity. Nówka, nuwencja,
O, tak trochę ręką. No i dobra. Tuleja z góry. Dobra, też podłożymy podnośnik, żeby było stabilniej. Chyba się wciska. No, wygląda, że ładnie wszedł cały i założymy pierścionek zabezpieczający. Moja blokada z drutu. O. Troszkę nasunąć. No. No jak pięknie wchodzi. Bez problemu. No i tak jest.